Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś jest sobota, 18 kwietnia i dziś jest dla mnie takim wyjątkowym dniem, ponieważ od dłuższego czasu przygotowywałam się do kolejnej wystawy fotograficznej, która miała odbyć się właśnie dzisiaj, w sobotę. Wystawa dotycząca pejzażu w fotografii oraz promowania mojego tomiku wierszy wydanego przez wydawnictwo Anagram w 2019 roku. Tomik, który się nazywa Dopóki ptaki śpiewają. Niestety z wiadomych względów to wydarzenie nie może się odbyć. Ale chciałam, żeby ten dzień jednak był wyjątkowy, dlatego chciałam go tak zaakcentować poetycko i zaprezentować Wam swój debiutancki wiersz, który pojawi się w drugim tomiku wierszy, najprawdopodobniej późną jesienią. Posłuchajcie. Jak drzewo rośniemy w potęgę. Gałęzie mnożą uczciwość, szczerość, odwagę. Na tych gałęziach mienią się liście niczym rzeczy w szafie człowieka. Ktoś założy płaszcz zwany uczciwością na guzik z pętelką zapinany. Ktoś inny założy suknię z etykietą troskliwość, choć jej strojny gorset nie pozwala się schylać. A to bolerko, co szczodrość ma nadrukowane. Przyjrzyj się bliżej. Jest tam emblematka z napisem figa z makiem. Nie oceniaj po wyglądzie. Dopatruj się szczegółu. To szczegół opowiada o tobie. Widziałam dziś człowieka, z daleka jakiś nijaki. Minęliśmy się. Oczy miał szklane i bystre, a ubrany był w uśmiech. Dziękuję bardzo i do miłego zobaczenia.